Marianka, idę po ciebie. Wiem, komu zawdzięczam, czemu to wylądowałam. Wszystko wyjaśnimy sobie w oktagonie. Pamiętaj, jestem zawzięta. Nie podaruję ci nigdy tego. Do zobaczenia niedługo. 8 czerwca. 8 czerwca. Czekam na ciebie. Tak jest, mam. Co gadałaś? O czym? Co mama gadała? A przez kogo mama tu trafiła? Że do walki. Kogo? Co? Co ty gadałaś w ogóle? Kogo? O? Mariankę. Kogo? Mariankę, nie? Mariankę jakąś. A jak ona ma na imię? No tak. Bo? Ćwiczyłaś, babuś? Ćwiczyłam, jestem przygotowana. Słuchajcie, pani Schreiber z pani Dwulicowa, my panią załatwimy za to, że pani mąż mi mamę wsadził. Dobrze, że wybory Bydlak przegrał. Nie damy się. Myślę, że to było ukartowane, teraz możemy głośno o tym mówić. Pani Mariana grała miłą, żeby wszystkie tam, jak się mówi, ten, jak się mówi, jak ktoś jest podejrzany o coś, no. Ktoś coś robi dobrego, żeby zamazać podejrzenia. Brudy, no. Nie, daj spokój, ale to będzie temat ciągnięty, słuchajcie, mama nie odpuści i tyle, no. Tylko ja teraz już mogę mówić głośno o tym. Wiem, że to była akcja przez byłego męża pani Marianny, bo pani Mariana by zaszkodziła tą walką wyborom. Rozumiecie, widzowie? Ale teraz się cieszmy, że mama wróciła. Jest dobrze. No co ona ma do tego? To nieważne. Wy tam jesteście, słuchajcie, nie przejmujcie się. Liłak już. My to załatwimy. No, co? No zobacz, jakie znajomości ma Magical. Wypuszczają rano. Jest Kasia, jest Artur. Dzień dobry. Dobry, witam. O, jakie się chlupki, nie to co jak. Kasia, walkę wygrała, biła się, wyma. Cześć. Się. Cześć. Z kim walczyłaś? Z taką patuszką. No, wypuścili mamy prędzej, bo się bali, że wiesz, właśnie przyjedzie. No. Jest i Artur z nami. Ale forma widzę, że jest i to... No jest, jest. Jest. No mama na panią Mariannę już gotowa powoli, mówi. Ale nie poważnie, byś chciała tą walkę? Bo ludzie pytają. Czyli wyzywasz panią Mariannę do walki, tak? Podobnie. No ja nie wiem, ja nie słyszałem. Nie słyszałem. Nie ten. Już nie mówimy, z kim mama będzie walczyć. Ale nie, tylko teraz tylko zapytałem. Na YouTube'a za 3 godziny będziecie mieli wszystko. Jestem zażenowana zachowaniem Gochy. Jestem w miejscu, w którym to wszystko się zaczęło i to wszystko się skończy. Gocha, oskarżasz mnie o to, że przeze mnie wylądowałaś w więzieniu, a jedyną winną osobą jesteś przecież ty sama. Zostałaś skazana za swoje grzechy przez niezależny sąd, a mnie w to nie mieszaj. To, że innych obwiniasz o swoje błędy, to oznacza, z przykrością stwierdzam, że twoja resocjalizacja po prostu nie wyszła. Byłam jedyną osobą, która za tobą jeździła i chciała cię stamtąd wydostać. Przez cały miesiąc, kiedy cię nie było, słowem na twój temat się nie wypowiedziałam. Nie dam się pomawiać, a tym, co robisz, mocno pracujesz na pozew, bo twoje oskarżenia są po prostu karalne. Ja tak tego nie zostawię. I pamiętaj, nie rób z siebie więźnia politycznego, bo nim nie byłaś. Zostałaś skazana za po prostu swój całokształt, który dział się tutaj. Marianka, idę po ciebie. Wiem, komu zawdzięczam, czemu to wylądowała. Wszystko wyjaśnimy sobie w oktagonie. Pamiętaj.